Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Sponsorem transmisji jest RTBS Administrator, wiodący deweloper na rynku. Na galę Wojda Boxing Night 3 zaprasza firma Łuczbud. Fight Sports. Mistrzowski sklep sportowy nie tylko dla mistrzów. Panie i panowie, przed nami walka numer 4 gali Wojda Boxing Night 3. Walka, w której zmierzą się i zapraszam do ringu, do narożnika niebieskiego, reprezentujący Głaz Boxing Team, Bartosz Siedlecki. A jego rywalem w narożniku czerwonym będzie reprezentujący Wojda Boxing Team, ale trenowany przez Michała Żeromińskiego. I przywitajcie go gorącymi oklaskami. Michał Niziołek. Panie i panowie, w narożniku niebieskim podopieczny Pawła Głażewskiego. 19-latek z jedną stoczoną walką, 80 kg, 190 cm wzrostu przy zasięgu 194. A w narożniku czerwonym, reprezentujący Wojda Boxing Team, podopieczny Michała Żeromińskiego. 31 lat, 78 kg, 176 cm wzrostu przy zasięgu 182. Debiutujący dziś w ringu Michał Niziołek. Ring wolny, runda pierwsza. Stop!
Panie i panowie, wielkie, wielkie brawa. To była walka numer 4. Michał Niziołek, Bartosz Siedlecki. Kręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Sponsorem transmisji jest RTBS Administrator. Wiodący deweloper na rynku. Na galę Wojda Boxing Night 3 zaprasza firma Łuczbud. Sports. Mistrzowski sklep sportowy nie tylko dla mistrzów.